Cześć, nazywam się Jasiek Myla, jestem prezesem Fundacji Poza Horyzonty. Jako fundacja objęliśmy patronatem projekt Dotknijmy Różnorodności. Jest to projekt realizowany i stworzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland. W ramach tego projektu realizowane będą przeróżne warsztaty i spotkania. I dzięki niemu tak naprawdę każdy z Was będzie mógł dotknąć świata widzianego z perspektywy osoby niepełnosprawnej, a konkretnie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zobaczyć i doświadczyć przeróżnych przeszkód i barier, które taka osoba napotyka w swoim życiu codziennym. Już 16 kwietnia chciałem zaprosić wszystkich studentów Kolegium Medicum do uczestnictwa w tym projekcie, który tak naprawdę może Wam rzeczywiście poszerzyć horyzonty. Za tydzień później, w niedzielę 17 kwietnia, w ramach akcji naszej Fundacji Poza Horyzonty razem z naszymi wolontariuszami będziemy chodzić po całym mieście Bydgoszczy, zbierając pieniądze na naszego podopiecznego Marcina Statucha. Marcin jest energicznym, bardzo fajnym gościem, który potrzebuje protez obu nóg, aby móc normalnie żyć i wrócić do swoich przeróżnych pasji. Dlatego bardzo Was proszę, każdego z Was, o tak naprawdę kawałeczek Waszej energii, kawałeczek Waszego czasu. Wystarczy tak naprawdę trochę dobrych chęci, aby móc drugiemu człowiekowi pomóc w niesamowity sposób. Za to później, trzeciego dnia, czyli 18 kwietnia, wszystkich Was zapraszam do klubu filmowego, w którym na klubie odbędzie się spotkanie z Krzyśkiem Głomowiczem, moim kumplem, razem z którym byliśmy na Kilimandżaro, oraz projekcja filmu Każdy ma swoje Kilimandżaro. Każdy z Was będzie mógł zobaczyć tak naprawdę zupełnie inny zakątek świata przy wyprawie, na której także zmagaliśmy się z przeróżnymi problemami. Także słuchajcie, od 16 do 18 kwietnia czeka Was mnóstwo przeróżnych akcji, mnóstwo atrakcji. Bardzo Was zapraszam do spojrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy. Zapraszam i do zobaczenia.